CIO gdzieś według mnie od 2 lat CIO nie jest już utożsamiany z chłopakami, którzy znają się na komputerach. Już dawno temu przestaliśmy się tylko interesować komputerami. Teraz według mnie, i ja to widzę na podstawie swojej pracy, CIO jest partnerem biznesowym i tutaj musimy myśleć, jak robić biznes, jak pomnażać pieniądze, jak spełniać wymagania naszych klientów wewnętrznych, zewnętrznych, a także akcjonariatu. Więc no, zmieniamy się. Nie wiem, czy to będzie chief information, jak w przyszłości to będzie, ale na pewno musimy myśleć o biznesie. Prawdopodobnie tylko będziemy niedługo myśleli o biznesie, więc przechodzimy ze strony typowych komputerów na stronę biznesową, patrzymy na wskaźniki, szukamy pomysłów. Na pewno będziemy osobami, które będą miały świetne pomysły i będą wiedziały, jak spełnić wymagania i potrzeby klientów, więc szukamy pomysłów. Na pewno szukamy też finansowania, więc CIO musi się znać na finansowaniu, musi się znać na poszukiwaniu finansowania do swoich projektów, musi przekonywać zarządy, więc CIO przechodzi tak naprawdę na stronę CEO, według mnie. W branży e-commerce, ja specjalizuję się w branży retailowej, czyli spółki, które prowadzę, one działają w 3 obszarach. To jest obszar retailowy, taki typowy, jeśli chodzi o sklepy, salony, firmowe, franczyzę, obszar call center oraz obszar internetowy. No, najwięcej będzie się działo w obszarze internetowym, bo tutaj jak zobaczymy na statystyki czy na badania, jakie są wykonywane, największe wzrosty są właśnie notowane w branży internetowej. Mimo kryzysu ta branża ciągle zatrudnia pracowników, ciągle się rozwija. Następny rok nie będzie żadnym takim rokiem kryzysowym, jeśli chodzi o internet. Tutaj spółki będą zatrudniały, będzie rosła produkcja software'u. Software na pewno będzie bardzo ważny i mniej będzie inwestycji na pewno w hardware, ale aplikacje software'owe, szczególnie jeśli chodzi o internet, o spełnianie potrzeb klientów, będą rosły.